Siemanko, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym odcinku Milionerów na moim kanale. Ostatnio znowu przeglądałem sobie statystyki, jakie robiłem poprzednie filmy z serii CSGO Milionerzy właśnie i powiem wam, że chciałbym, abyście w tym odcinku spróbowali dobić 8000 łapek w górę. Myślę, że jest to możliwe, ponieważ przy poprzednich odcinkach dobijaliście ich nawet czasami jeszcze więcej. No ale teraz wam już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Także okej, słuchajcie, naszym dzisiejszym gościem jest Graczol, także możesz się przywitać. Tak jest, no i co, słuchajcie, kolejny odcinek dzisiaj, 10 pytań, tak jak zawsze, od 10 centów do 50 euro, jedno koło ratunkowe, pół na pół, kwoty gwarantowane na pytaniu 4, 8, no i oczywiście główna nagroda na 10. Ja osobiście mam nadzieję, że pogramy sobie na tyle, żeby do tego 10 pytania dojść. Też mam taką nadzieję. No właśnie, także cóż, myślę, że bez zbędnego gadania będziemy mogli zaczynać odcinek, link do kanału Graczol oczywiście w opisie, jeżeli byście go nie znali, także zapraszamy serdecznie. No i co? Myślę, że wszyscy chcą usłyszeć pierwsze pytanie, więc powoli lecimy. Brzmi ono. Która z tych broni jest shotgunem? A. UMP, B. P90, C. MAK7 czy D. MP9? Która z tych broni to shotgun? No, nie będę oszukiwał, że pytanie jest dość banalne i odpowiedź C jest to MAK7. Potocznie zwany przez mnie magikiem. O, no tak. A wiesz czemu magikiem? Będzie, że mam nazwę Mag, to jeszcze można z nim skakać i strzelać. A no tak, to jest prawda. To jest prawda. Dokładnie. Okej, czyli mam rozumieć, że zaznaczyć już ostatecznie. Tak, odpowiedź C. Dobra, no to zaznaczam, no i słuchajcie, nie będziemy sztucznie nic przedłużać. Jest to oczywiście poprawna odpowiedź. I lecimy z pytaniem drugim, które też nie powinno ci, myślę, sprawić problemu, bo jest ono, myślę, równie proste. Rozumiem, pytania stricte podchodzące pod Counter Strike'a. Oczywiście, oczywiście. No, to spokojnie. Także pytanko drugie. Ile naboi w magazynku posiada M4 A1S? A. 15, B. 20, C. 25 czy D. 30? Waham się między A a D, ale odpowiem odpowiedź B. Hehehe. Ja! Dobra, okej. Czyli zaznaczyć. Już miałeś nadzieję, że się pomyliłem, tak? Ja już tutaj, kurde, wiesz, tak sobie myślę, o co chodzi, nie? Nie, odpowiedź chyba B, też dosyć łatwe pytanie. Jasne, okej, okay. No to zaznaczamy B, oczywiście bez zbędnego gadania. I to jest, słuchajcie, jak najbardziej poprawna odpowiedź po raz kolejny. No myślę, że na razie te pytania są, no, no raczej proste, co nie? To mam nadzieję, że każde takie będzie i że gram o 1 000 000 złotych, tak? Czy tam euro? No nie do końca, powiedzmy, że z czasem będą trudniejsze, ale trzymam kciuki. Powiedzmy, że trzymam kciuki i że sobie poradzisz. Także okej, pytanie trzecie. Wow, dość szybko to leci, no ale co, myślę, że o to chodzi. I tak w ogóle w co celujesz? W główną nagrodę czy jakieś wcześniej? Celuję, no oczywiście w główną nagrodę, ale ciebie nie śledziłem do końca, jak bardzo podchwytliwe masz te pytania. Powiem ci tak, w okolicy 5 pytania zaczynam graczom robić troszeczkę wodę z mózgu. Aha, okej, okay, to mi się podoba. No, ale to na spokojnie. Lubię czasem. Tak, na razie, wiesz, lecimy sobie powoli. Znaczy powoli, szybko, ale łatwo jest, no. Dobra, okej, okay. Także trzecie pytanie, słuchajcie. Który z tych skinów do M4A4 nie istnieje? Czyli po prostu go nie ma. A. Poseidon, B. Rycerz, C. Asimov czy D. Ryk? M4A4, czyli chodzi o tak. Tą bez tunika. Mhm, dokładnie tak. No to kolejne pytanie. O, to tak w sumie. Ryk to jest Hole pewnie, tak? Tak, jeśli dokładnie. Ryk to jest Hole. To wiem, bo Nitro ma. Poseidon kojarzę, bo Wykupem Mistrzu robi ostatnio te kontrakty. Asimova ja posiadam. A Rycerz to jest chyba Knight i on jest taki. No, obstawiłbym odpowiedź B. Tak, B, tak? 99% czyli pewności, a 1% taki zostawiam. 99! Ale no to może warto by jednak się zastanowić jeszcze. Czy jednak, czy jesteś pewny? Holy Asimov na pewno odpadają, ale ten Poseidon wiem, że Cooper robił na M4 kontrakty. Ale czy to była M4, A4 czy M4A1? Nie, no, rycerz raczej to myślę, że powinno być. Rycerz, tak? Tak, tak, uważasz? Tak, prosiłbym zaznaczyć, bo mnie tu wyśmieją w komentarzu, że tak długo się zastanawiałem. Dobra, dobra. W porządku, no to zaznaczamy odpowiedź B, czyli rycerz w takim razie, bez gadania, słuchajcie. I myślę, że Graczol mimo wszystko i wy wszyscy też oglądający jesteście pewni, że jest to oczywiście odpowiedź poprawna, także jak najbardziej gratulacje. Pytanie trzecie za nami, no a przed nami pytanie czwarte o kwotę gwarantowaną, czyli 1 euro, więc no powiedzmy, że wychodzimy z tej strefy centów. Dobra, pytanie czwarte brzmi. Która z tych skrzyń jest najstarsza, czyli została dodana do CSGO najwcześniej? A. Skrzynia Falcion, B. Skrzynia Shadow, C. Skrzynia Rewolweru, czy D. Skrzynia
Wildfire. Hmm. No to pytanie już troszeczkę jest trudniejsze. Nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale też tobie to powiem i ogółem osobom oglądającym, że zawsze to czwarte pytanie daje takie troszeczkę trudniejsze, bo tak sobie myślę, a tak kwota gwarantowana, no to troszeczkę można pomęczyć gracza. No, zobaczymy. Jest nutka zastanowienia trochę. Tak. Jest nutka zastanowienia, jest też koło ratunkowe, gdybyś nie był pewien. Rewolwery. Z tego co wiem, rewolwery były chyba w grudniu wprowadzane. Byliśmy wtedy na liczturze i pamiętam, że nie mogliśmy jeszcze grać, nie mieliśmy jak grać CS-a i z Izakiem spekulowaliśmy, jak bardzo wymyślili, co dziwnego wprowadzili do tej gry. I zostały tylko takie wiadomości, informacje od znajomych, którzy grali aktualnie, a my nie mogliśmy. I czekaliśmy, bo chcieliśmy skończyć, pojedziemy do domu i zagramy. Spróbujemy. Czyli to był grudzień. Wildfire to jest operacja w miarę nowa, to jest najnowsza operacja. I w lutym kręciłem z tego i sam odcinek, także skrzynki wychodziły wtedy z misji Wildfire. Także na pewno Shadow jest, rewolwerowa jest starsza. Teraz pytanie Shadow. Shadow nie miał swojej operacji, Falcon również, nie? Mhm. Hmm. Skrzynia z Shadow, skrzylety cienia, skrzylety... Nie, obstawiam odpowiedź A, myślę, że odpowiedź A. Właśnie, chociaż czekaj, nie wiem, czy nie było operacji, nie było chyba takiej operacji. Nie, nie było operacji, nie, nie było operacji. Ona chodziła chyba równocześnie wtedy z operacją, która się nazywała Bloodhound? Tak, Bloodhound, tak, Blood to Hunt było, i, dokładnie. Tak, chyba wtedy. Ta skrzynka wtedy chodziła. Okej, to mam zaznaczyć tą odpowiedź? Tak, myślę, że odpowiedź A to będzie prawdziwa odpowiedź. Okej, okej. No ty z trochę tych skrzynek otwierasz, więc myślę, tak, dobrałem to pytanie troszeczkę pod ciebie, szczerze mówiąc. A to, no trochę otwieram, no faktycznie. No trochę otwieram. Rewolwerowych, no nie otwierałem, no ale tak za dużo, bo mnie nie ciekawiło, ale Falciony... No my też te rewolwerowe. Falciony, i Falcionów też dużo nie otwierałem, bo tam słaba kosa była, z to co pamiętam. No ten, tak. No Falcion taki nie był zbyt ciekawy. Okej, dobra, no. Czyli zaznaczamy A. Tak, mimo wszystko powiedziałem. Dobra, proszę. No to zaznaczone już jest. I tak. Powiem ci, że no, skrzynia Wildfire wyszła faktycznie niedawno, oczywiście razem z operacją. Skrzynia rewolweru to też są niedawne czasy. I zostają nam dwie opcje. I powiem ci tak, pewnie o tym nie wiesz, ale prawie rok temu trafiłem już kosę właśnie ze skrzyni Falcion. No i jest to oczywiście dobra odpowiedź, także... Także właśnie ta skrzynka jest najstarsza, można powiedzieć. Specjalnie postresowałeś chwileczkę, panie Hubercie. Oczywiście, tu się zaczyna powoli taka, wiesz, gdzieś tam gra słów. Dobrze, no to pytanie numer 5 za 3 euro. Której z tych broni nie kupimy po stronie TT, czyli po stronie terrorystów? A. MAG 10, B. AK-47, C. P90, czy D. MP9. A cofnęłeś chyba łatwość pytań, poziom pytań, trudności pytań do tych pierwszych trzech. No tak. Ja myślę, że to bez problemu chyba każdy gracz, który ma wbitą rangę już w CS-ie, to już potrafi określić, że MP9 kupimy tylko po stronie CT, czyli nie kupimy jej po stronie TT, czyli odpowiedź D. Czyli odpowiedź D. Tak. Dobra, no to ja rozumiem, że nawet nie mam po co tutaj cię jakoś wkręcać, bo jesteś w 100% pewien, nie? Tak. Dobra, no to zaznaczamy D w takim razie. I słuchajcie, jest to oczywiście poprawna odpowiedź, nie będę tutaj nic przedłużał, budował żadnej dramaturgii, bo sami chyba zresztą widzicie, że gracz jest tutaj tak pewny swoich odpowiedzi, że... No, że po prostu nie ma co tutaj kręcić. Także co, pytanie szóste, słuchajcie, jesteśmy poza półmetkiem i naprawdę dość szybko zleciało, bo u mnie jest nieco ponad 8 minut nagrania, więc jest naprawdę... Szybki chłopak jestem. No, dokładnie. Dziewczyny, jak się to oglądacie, nie kończę tak szybko. No właśnie, słuchajcie, tutaj macie dobre info od graczora, co i jak. No i cóż, pytanie numer 6. Którą z tych broni zakupimy, jeżeli chcemy zrobić kontrakt na AWP Meduzę? A. M4-1S Rycerz, B. AK-47 Ognisty Wąż, C. M4-4 Poseidon, czy D. AWP Czerwona Linia. Który z tych skinów zakupimy, jeżeli chcemy zrobić kontrakt na AWP Meduzę? Teraz pytanie bardzo podchwytliwe, znaczy podchwytliwe może nie bardzo trudne, myślę, według mnie, bo kontraktów nigdy nie robiłem tak jakoś celowo, żeby coś dropnąć. A to robię... pytanie też wziąłem specjalnie dla ciebie, bo właśnie widziałem, że tych kontraktów nie ma, a to sobie myślę, kurde, zrobię mu taki miły prezent na złość troszeczkę, bardzo i o tych kontrakcikach coś, a czemu nie?
AWP Meduza. Będzie tak, trochę mi to podchwytliwe, bo mi cały czas, mi podpowiada to ten Posejdon, bo Posejdon, Meduza, morze, wiesz, co takie akcje, Bóg morza, Bóg oceanów, tak, Posejdon i Meduza to występuje w oceanach, to mi tak się wiąże w jakiś sposób, ale właśnie nie wiem, czy to nie jest tak specjalnie użyte, żeby było podchwytliwe. No może, może. Może? Na pewno? No może, a może na pewno. No kurczę, wiesz co? Chciałbym ci podpowiedzieć, no nie? Ale nie podpowiem. Aha, no. W ten sposób. Tak. Dobra, ja myślę, że Redline odpada, można to odrzucić. A słuchaj, a właśnie, czy jeśli wziąłbym koło ratunkowe, takie mam pytanie, skoro mam takie pytanie. No jasne, czy jakbym użył koła ratunkowego, które to jest 50 na 50, tak? To czy ty bierzesz to ono tak jakoś losowo to sobie robisz, czy uznajesz do moje każdego, sugestie? Do każdego pytania koło ratunkowe, do każdego pytania koło ratunkowe już jest przyporządkowane przed odcinkiem, tak. Tu już mam koło ratunkowe, mam zaraz obok pytania. Okej, o to mi chodziło, żeby nie było, że ja tu podam moje spekulacje. Nie, nikomu, nikomu na złość to, nie robię, nie, 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 a tu takie 50 na 50 się trafia. Choć zdarzało się parę razy, że faktycznie graczom nie pomagało zupełnie to koło. No bo i wychodziło tak się, akurat. Tak się boję, że tak to się zdarzy, bo ja ci powiem, stary, mam teraz tak mętli, taki mętli w głowie. No może warto wziąć to koło. A jaka odpowiedź ci się wydaje najbardziej prawdopodobna? Możesz się z nami tym podzielić. Tak. Ogólnie wiem, że odrzuciłbym dwie odpowiedzi B i odpowiedź D. Z racji, że z tak jak, nie wiem, jestem sugerując się pamięcią wzrokową, nie pamiętam i nie widziałem sytuacji, gdzie z AWP można było uzyskać inną AWP. Odpowiedź B jakoś mi nie pasuje, bo ognisty wąż chyba jest dosyć drogą i tak już skórką. Mi najbardziej się wydaje rycerz, wiesz? Jak, że to będzie rycerz, ale odpowiedź A, ale... Bo na C na przykład kolega, jak robił kontrakty, już wcześniej mówiłem, że właśnie wspomniał o tym Posejdonie, no to jeśli na tą broń robi się kontrakty, to niekoniecznie z niej trzeba robić kontrakty. No może. Musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie o tajność tych skinów, tak? Pewnie. Bo Meduza jest z koloru tajności chyba czerwonej. Redline jest różowy. Wiesz co, wziąłbym to 50 na 50 na koło ratunkowe. Tak? Na pewno? Na 100%? W sposób mnie... Na pewno nie chcesz strzelić. Nie, 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 nie boję się. Strzelać będzie później, jak już nie będzie innej opcji. W porządku, czyli koło ratunkowe rozumiem, że na 100% w tym momencie używasz. Tak, 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 poprosił. Dobra, no to... Panie Hubercie. Znowu się zaczyna. Okej, no to już za chwilkę pytanie dostaniesz w skróconej wersji na TS-ie. Proszę bardzo, pół na pół użyte i teraz pytanie brzmi. Którą z tych broni zakupimy, jeżeli chcemy zrobić kontrakt na AWP Meduzę? B. AK-47 Ognisty Wąż lub C. M4A4 Poseidon. Tipem ułatwiło mi to trochę sprawę, bo jak zacząłem odrzucać tą, tego redline'a, AWP czerwona linia, to potem powstało w mojej głowie, kurde, tamte skiny chyba są czerwone, a on jest różowy, więc w sumie, a zawsze się jakoś tam po tym kontrakcie stopień tej broni zmienia na wyższy. Jakby no tak, powiedzieć. Tak. Dlatego mi wtedy nagle zaczął redline tam pasować. Ale skoro on został odrzucony... Meduza, Poseidon... Dobra, to i tak mimo użytego 50 na 50, myślę, że będę musiał strzelić jako tak, bo nie jestem w 100% pewien swojej odpowiedzi. No dawaj, strzelaj. Strzeliłbym w odpowiedź B, AK Ognisty Wąż. Jesteś pewien? Właśnie nie jestem pewien, dlatego strzelam. No w sumie tak. Dlatego, no dobra, to nie było tego. Uznajmy to za pytanie retoryczne. Nieważne. Na pewno AK-47. Czyli jestem przekonany, że chcę strzelać, pewnie tak chciałeś zadać pytanie, tak? O, jestem przekonany, o, że chcę strzelać tak, AK-47 Ognisty Wąż. Dokładnie o to mi chodziło. Chyba, że masz dla mnie skromną odpowiedź, czy też sugestię prowadzącego. Powiem tak. No kurde... Broń, do której jest ten skin... jest karabinem. Nie pomogłem ci, prawda? Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. Nie no, no kurczę, no tak nie mogę za bardzo podpowiadać, no nie? Ja myślę, że powiem, to będzie odpowiedź tak. B, bo nie wiesz jak bardzo, nie wiesz jak co masz podpowiedzieć, nawet chociaż troszeczkę minimalnie, gdyż ja celuję w poprawną odpowiedź, tak mi się wydaje. Jesteś pewien, a co jeśli się bardzo zdziwisz po tym, jak powiem, jaka była poprawna odpowiedź?
to będą mi się trzęsły ręce, zżytały zęby i pójdę zapalić papierosa. Zdenerwowana. Nie no, ale to ja nie chcę, żebyś ty się zdenerwował, słuchaj. Dobra, źle kombinuj, wiem, że to odpowiedź B, jakoś tak, nie wiem, grobcowo, wiesz? Co mi to udowodniłeś. Wiesz, deklarujesz, że wiesz, że to jest ta odpowiedź. No chyba, że mam zaraz w Google wejść, tak? Nie no, no, sobie, no nie, szczerze mówiąc, że tak, nie no, żartuję sobie oczywiście, ale... Oczywiście, jasne, ja wiem. Ale, kurde no, teraz idę się do myślenia. Ja nie odpowiadam za hejty, które będą w komentarzach, jeżeli byś odpowiedział źle na to pytanie. Ja mam nadzieję, że no, jakby to powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że odpowiadasz dobrze, bo ja wiem, czy odpowiadasz dobrze, czy źle w tym momencie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko odpowiesz dobrze. Ale czy zostaniesz przy odpowiedzi B, to zależy od ciebie. Wątpisz w moją pomocność? Zacząłem wątpić, bo teraz do głowy zaczęła wracać, na swoją odpowiedź wątpię, bo do głowy zaczęła mi wracać teoria, że to ma jakiś związek Poseidon, Meduza, oceany i w ogóle takie akcje. No może ma. Próbuję sobie przypomnieć, bo kurde, właśnie to jest to, że tego skina rzadko się spotyka w grze, a co dopiero gdzieś tam... Zgadza się. Gdzie tam w ekwipunku swoim, już w ogóle. Ognisty wąż. Ognisty wąż, a powiesz mi angielską nazwę tego ognistego węża, bo nie mogę sobie przypomnieć. Fire Serpent. A, to dobra, już wiem. Dobra, na pewno to odpowiedź C, bo Fire Serpenty to jak latają na tych raflowych stronach, to one mają takie wartości, że głowa mała. A Meduza... Myślisz, że M4A4 Poseidon. Czyli, słuchaj, jeśli musiało być, jeśli na logikę biorąc, jeśli Meduza składałaby się z tych Fire Serpentów 10, musiałaby się składać, to Meduza musiałaby być więcej warta niż Dragon Lore. I wtedy na pewno bym wiedział, z czego to się robi. To nie taka jest moja teoria. No, okej. Okay. A Poseidon, no kurde, nie wiem, jakie jest wartości w sumie. Ale rzadko się go spotyka. Dobra, w Poseidona, ryzyk, fizyk, jak to mówią. W Poseidona jednak. Tak. Dobra, słuchaj, no to teraz mogę cię zdziwić. Rozumiem, że mam zaznaczyć Poseidona. Tak? Tak, poproszę. Jak już powiedziałem, to niech tak będzie. Dobra, no to zaznaczam odpowiedź C, M4A4 Poseidon. Nie ma odwrotu. Bardzo mi jest przykro w tym momencie. Bo niestety muszę grać z tobą dalej, słuchaj, jest to dobra odpowiedź oczywiście. Faktycznie, AK-47 Ognisty Wąż jest bronią droższą od Poseidona, zdecydowanie. I AK-47 Ognisty Wąż jest skinem czerwonym, czyli już tym najwyższej klasy, więc z niego kontraktów oczywiście nie zrobimy. M4A4 Poseidon, jak najbardziej. Powiem ci, ty pytanie to by tak zmieszałeś, plus jeszcze doszło do tego, że odpowiedzią, czy jest poprawna, to by dwa razy zmieszałeś. No, to już tutaj wiesz. No, tak jak mówiłem, zaczyna się fajna gra w tym momencie. No to co, pytanie numer 7 przed nami. Okej. I brzmi ono, słuchajcie. Która z tych broni przeładowuje się najszybciej? A. Mach 7, B. Mach 10, C. Dwie berety, czy D. FAMAS. Która z tych broni przeładowuje się najszybciej? O Chryste, panie. No, już się zaczynają pytania takie... Mówisz, że idealnie trafiłeś w to, że FAMASem nie gram, bo nie umiem w ogóle, a berety... Ja tak samo, FAMAS to jest dla mnie jakaś czarna magia. A beret to chyba nigdzie kupuję. Ale tak w sumie to może tak w ramach ciekawostki dorzucę, z moich obserwacji wynika, że kobiety, głównie zauważone teraz w streamerkach, preferują FAMASa bardziej niż M4 na przykład. I to... No naprawdę, to jest też coś, gdzieś tam coś mi właśnie przemknęło. I tak właśnie, zauważyłem. Kiedyś z kimś na ten temat. Pierwsze to widziałem to u Mamiko, ale mówię, pewnie ona taka, tak ma, że po prostu jej się wygodnie strzela. Tak, tak. Potem jakąś zacząłem Rosji jakąś na R, nie pamiętam jak nazwy dokładnej, jakiejś Finlandii laskę, też FAMASem ciągle gra. I też trafiłem na inną laskę, której nie mogę z nazwy nawet przypomnieć, też FAMASa właśnie strasznie męczyła. Dlatego tak z ciekawostki takiej to można powiedzieć, że kobiety wolą FAMASy. Tak. Ale dobra, dwie berety na pewno odpada, jak to jest naprawdę masakra, jeśli chodzi o przodowanie tej broni. Mhm. To kojarzę. Ogólnie FAMAS tak w miarę standardowo się... Znaczy w miarę standardowe, jak to powiedzieć. No, przeładowuje się dosyć podobnie do innych karabinów. W takim przeciętnym czasie, można powiedzieć. O, przeciętnym czasie, dokładnie. Na 10 chwil, bo ja jestem strasznie, muszę dokonać takich paru wizualizacji w głowie. Jasne, w porządku, wiem o co chodzi.
tutaj przy tych pytaniach właśnie z przeładowaniem to najczęściej gracze wywijają jakoś rękami przed kamerakami w ogóle, wiesz, próbują to zrobić tak jak w grze. Nie, bo nie pamiętam właśnie jak Maca 10 jak się przeładowało, ale to pewnie było wyrzucenie magazynka, władowanie go i pociągnięcie za spustu góry, z tego co pamiętam. Chyba. Także to by zajęło na pewno dłużej niż Mac 7. Ale teraz wracamy teraz do Famasa, który... Kurde... Nie pytamy właśnie jak się go w ogóle przeładowało. Mac 7 czy Famas? Wiesz co? Dobra, trzeba twardo. Mac 7 myślę, że tak... Tak w miarę... Myślisz, że Mac 7? Tak, myślę, że Mac 7. Że jeden ten shotgun będzie się przeładowywał szybciej niż karabin, jakim jest Famas, tak? Tak mi się właśnie wydaje. Tak uważasz. No okej. I powiem ci, że bardzo chętnie cię posłucham i nawet bez żadnego mojego gadania mogę zaznaczyć A, jak chcesz. Aha, czyli mnie podpuszczasz niby, że przegrałeś, ha, 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 ha. Co? Nieprawda. Dobra, Mac 7. Na 100%? Tak, poprosiłbym. Na 100% zaznaczam. Dobra, no to zaznaczam, słuchajcie, nie ma odwrotu. No i co ja mogę powiedzieć? Najdłużej z tych wszystkich broni przeładowują się dwie berety. To odrzuciłeś na początku. Tak. Drugą bronią, że tak powiem, po dwóch beretach, jaka przeładowuje się najdłużej z tych czterech, jest Famas. Czyli Mac 10 przeładowuje się krócej od Famasa. Ale czy Mac 7 się przeładowuje krócej od Maca 10? No, okej, dobra. Więc słuchajcie, poprawną odpowiedzią w tym pytaniu jest oczywiście odpowiedź A, czyli Mac 7. Jest, udało się. Także gratulacje, o 0,2 sekundy szybciej od Maca 10. Brawo, 2 sekundy? Także 0,2 sekundy. A, 0,2? Aha, no tak, to tak. Ładnie. Ale 2,4 sekundy się przeładowuje Mac, a 2,6 sekundy Mac. Także... Czyli moje wizualizacje takie w głowie to naprawdę na wysokim tak, poziomie. Tak, dokładnie. Polecam się na przyszłość, Michał Graczyk. No. Także słuchajcie, jesteśmy po 7 pytaniu. 7,5 euro. To było pytanie za 7,5 euro. No a teraz pytanie o kwotę gwarantowaną. Numer 8, czyli 10 euro do wygrania i brzmi ono. Z jakiej kolekcji pochodzi skin do Auga Akibara Accept? A. Przepraszam. Italy Collection, B. The Rising Sun Collection, C. Lake Collection, D. Gods and Monsters Collection. Powodzenia! O, dziękuję! Powodzenia Michał zaraz, naprawdę. To pytanie jest bardzo trudnym pytaniem, słuchajcie, i... Nie oszukujmy się, ono jest trudne po prostu, moim zdaniem. Może dla niektórych z was, co oglądacie, będzie to łatwe, ale jak dla mnie... No nie należy do łatwych na pewno. No ładnie. Pojechałem po całości. Ciekawe, co to znaczy Akihabara w ogóle? To jest akceptacja Akibary na polski, więc tutaj to jest tak naprawdę... Czyli Akibara to jest jakaś postać, albo historyczna, coś w tym stylu. Typu, to może być związane z jakąś religią. Być może. Tylko, to wtedy odpadłyby Italy Collection i Lake Collection, bo mało włoska nazwa, jak też taka mało, no Lake Collection, tak brzmi bardzo ogólnie, kolekcja. Ale tu Rising Sun, czyli wstające słońce, czy coś takiego, tak? Wstające słońce, kolekcja wstającego słońca i... Bogowie i potwory. Typu właśnie nypnąłbym w ze mnie odpowiedzi B i D. A jesteś w stanie mi powiedzieć tak z czystej ciekawości, czy jeśli bym teraz miał nadal 50-50 i bym go użył, to które mógłbym się dowiedzieć, jakie pytania byś mi odrzucił, jakie odpowiedzi? Przy tym pytaniu? Mógłbyś się dowiedzieć, ale później. Gdybym chciał ci powiedzieć. Później. Później, tak, jasne. Później, właśnie później, bo to jest tak w sumie. Jasne, później ci powiem. Później właśnie mnie to będzie ciekawić strasznie. Dobra. Rising Sun Collection, Gods and Monsters. Ja przydam na początku Gods and Masters, więc to co i bardziej by mi pasowało, bo... Jakby nie patrzeć, no Akibara to nie jest jakaś chyba postać, jakiś bożek, a może to jakiś potwór. W sumie, kurde no, ciężkie pytanie. Rising Sun, dobra, odpada A, odpada C. Mówię, dostaje B, dostaje D. Rising Sun Collection, z tym, że wstające słońce, czyli to mogą być... Dobra, nie, myślę, że odpowiedź D tak jakoś bardziej mnie przekonuje.
D. Jesteś pewien. Tak, według moich jakichś spekulacji. Jeżeli jest też taka opcja, słuchaj, wiem, że pewnie będziesz chciał strzelać, bo no powiedzmy, że tak mi się wydaje, że jesteś raczej, raczej osobą, która będzie chciała zaryzykować, ale możesz też wziąć 7,5 euro i powiedzieć, że nie grasz. Bo nie, to masz wygrane. Ja... Natomiast jeżeli odpowiesz źle, wygrasz 1 euro, to w ten sposób działa. Nie? Albo grubo, albo wcale, tak myślę, wiesz? No tak, tak. Ale to jest też tak myślę, bo też nasuwa mi się tego taka myśl. A akceptacja Akibary to jest, tak? To się nazywa po polsku? Tak się to nazywa to po jeśli, polsku. Rising Sun Collection to już tu nie pasuje. Akceptacja Akibary? No to właśnie coś się z wiarą mi kojarzy bardziej, jakąkolwiek w jakieś bóstwa i tak dalej. Dlatego bym obstawił odpowiedź D, a szczerze mówiąc, ja nawet nie jestem pewien, czy istnieją takie kolekcje, czy sobie nie wymyśliłeś. Istnieją, powiem ci tak, wszystkie kolekcje, jakie masz tu podane, istnieją okay. Na 100%. Bo ja pierwszy raz słyszę Rising Sun Collection and Gods and Monsters Collection, więc... No jasne. Dobra, jasne. Ale to znaczy mimo wszystko odpowiedź D, jakoś tak mi podpowiada intuicja moja. Na 100%? No, na 100% tak, dobra. W porządku. Więc... Wiesz co, ja się tak zastanawiałem, bo ten Akihabara to tak brzmi tak dość groźnie. Mi się wydawało, że to może być jakiś potwór, wiesz, Lake to jest jezioro, no nie może jakiś kurde, wiesz, z jeziora coś nie ciągnie się do tego, rozumiem w ogóle. Potwór z jezior? Jozi z bazin no. Może. Dokładnie. O to chodziło. Oj, to jest... Nie, raczej bardziej skieruje się w kierunku odpowiedzi D. Dobrze, czyli mam zaznaczyć. Tak, poprosiłbym. Okay. Dobra, to żebyś nie miał pretensji później, jak coś, że ci jakoś nakierowałem źle, to po prostu bez przekonywania na żadną inną odpowiedź, zaznaczę odpowiedź D, czyli Gods and Monsters Collection. I w tym momencie, słuchajcie, nie ma odwrotu, jesteśmy na 8 pytaniu i powiem ci tak, że nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z graczy odpadł na 8 lub 9 pytaniu. Zawsze było tak, że jak odpowiadali na 7, to wygrywali już całość, rozumiesz? Tak. No. Ja należę do tej grupy. Spokojnie. Więc tak, słuchaj. Muszę ci powiedzieć, że z tego co kojarzę, niestety, ale jesteś pierwszą osobą, która odpadnie na 8 pytaniu. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B, czyli The Rising Sun Collection. Mimo wszystko. Ale tak blisko. Odrzuciłem. No, byłeś blisko. Naprawdę fajnie się grało. Nie wiem, jeżeli by było pół na pół, zostałaby odpowiedź B i C. Aha, B i C. Czyli teraz tak. By się naprawdę przydało to B i C. Teraz by ci się przydało na pewno. Zostałaby B i C na pół na pół, bo tak mi prosiłeś, żebym ci powiedział, gdybyś jeszcze to koło miał. I nie wiem, chcesz może 9 pytanie usłyszeć, żeby zobaczyć, czy byś ale czekaj, ale z ciekawości jest ciekaw. Zostało Posejdon i Ognisty Wąż. Nie, ale rozłożyłbym się na 6, gdyby nie użył tego 5 na 5, bo ja bym bardziej leciał w Knight Posejdon i w ogóle Ognistego Węża nie pod uwagę. O, no. Dobra, pewnie, dobra, jestem ciekawy 9 pytania. Dobra, to tak, 9 pytanie, tak słuchajcie, to typowo dla fanu. Brzmi ono. Z jakiego kraju pochodzi pistolet CSGO 5.7? A. Mozambik. B. Belgia. C. Niemcy lub D. USA. Tak, wiesz, pierwsza myśl, na jaką byś obstawił, bo myślę, że... Belgia. No, ciężko jest zapamiętać. Belgia. No to odpowiedziałbyś dobrze. A 10 pytanie? Jest 10? Czy 10 pytanie? Jest 10, tak. 10, czyli finałowe pytanie. Brzmi, kim jest twórca mapy The Mirage? A. Szwedem, B. Francuzem, C. Niemcem, czy D. Anglikiem? Francuzem. Szwedem. No już, dobra, to bym odpadł dalej, dobra. Ale naprawdę, fajnie się grało, słuchaj. Wielkie dzięki ci za odcinek, serio, dzięki za przyjęcie zaproszenia. No i co, tak jak mówiłem, link do kanału Graszora w opisie, jakieś anotacje teraz na ekranie też rzeczywiście będą, także jeżeli oglądacie na PC-tach, to możecie kliknąć. No i co, subskrybujcie obydwa kanały, jeszcze raz dzięki wam za oglądanie, dzięki jeszcze raz Graszorowi, także trzymajcie się, na razie, piona. Siema.